Zadanie trzecie. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i lecimy. Funkcja f jest określona wzorem f od x. Dla każdej liczby rzeczywistej punkt p jest równy x0,3 należy do wykresu funkcji. Oblicz x0 oraz wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie p. Dobra. Oblicz x0. No to jeżeli mamy wzór funkcji i mamy podanego w zasadzie y, to wystarczy tego y wrzucić tu do funkcji i policzyć x. I ktoś by pomyślał, no dobra, ale wzór funkcji ma przecież dzielenie, tak, przez coś, co ma x w sobie, czyli trzeba by było najpierw dziedzinę policzyć. No nie do końca, bo zobaczcie, tu jest napisane, dla każdej liczby rzeczywistej x, czyli dziedziną tej funkcji, są wszystkie rzeczywiste liczby. Nic tu już nie muszę wyznaczać, no bo powiedzieli mi to po prostu w zadaniu. Czyli przechodzę od razu do obliczenia tego x0, no i po prostu przemnożę to przez mianownik, tak? x kwadrat plus 2x plus 8, czyli będę miała tak, 3x do drugiej plus 6x plus 24. To już jest lewa strona przemnożona, a z prawej zostanie mi coś takiego. Dobra, no i zobaczcie, że to się w zasadzie skraca bardzo ładnie i zostaje nam tak, z lewej strony jak damy tą minus 2, to mamy 8x, a minus 24 tutaj z prawej, jak przeniesiemy 24. Dobra, dzielimy to przez 8, x to będzie minus 3. OK, no i mamy współrzędne punktu, który w zasadzie jest też tym punktem, gdzie jest styczna, tak? No dobra, no i żeby wyznaczyć właśnie to równanie stycznej, to potrzebujemy punkt, który mamy, ale potrzebujemy też współczynnik A, tak? Którego wyznaczenie polega na zrobieniu pochodnej tej funkcji. No tylko ta pochodna jest funkcją złożoną, czyli pamiętajcie, że trzeba tutaj skorzystać z tego wzoru, z tego tutaj. No to działamy. Robimy sobie tą pochodną. A to jest f' od x0. Pochodna, czyli pochodna góry to będzie tak 3 razy 2, 6x minus 2 przemnożona przez dół, czyli x kwadrat plus 2x plus 8. Hop. I odjęta tak, góra przemnożona przez pochodna dołu, czyli 2x plus 2. OK. Teraz robimy funkcję dolną do drugiej potęgi, czyli x kwadrat plus 2x plus 8. Dobra, uporządkujmy to sobie, oczywiście to jeszcze do drugiej potęgi. Uporządkujmy to sobie. W zasadzie można byłoby już tę minus trójkę tu wrzucić, tak? No bo to już, to i tak jest funkcja od tej minus trójki. No to może tak zróbmy, będzie po prostu tutaj łatwiej. Chyba. No tak, dobra. Czyli mamy 6 razy minus 3 odjąć 2 razy minus 3 do drugiej, może to od razu już będę robiła, to będzie 9 minus 6 plus 8, dobra. Tu mamy 3 razy 9 odjąć minus 2 razy minus 3 to jest plus 6 razy minus 6 plus 2. O, tak to wyjdzie po podstawieniu tej minus trójki za x, tak? Dobra, a na dole 9 odjąć 6 plus 8 do drugiej. Dobra, tak chyba będzie wygodnie, bo tutaj nam się te liczby trochę przeliczą, że tak powiem. Dobra, czyli mamy tak, u góry minus 18 minus 2, czyli mamy minus 20 pomnożyć przez 3 plus 8 przez 11 i odjąć od tego tak. 3 razy 9, 27 plus 6, 33 razy minus 4. OK. A na dole wychodzi nam 3 plus 8, 11. 11 do drugiej. Dobra, zaraz to wszystko tam napiszemy, czyli mamy tak. Minus 20, 220 dodać 33 razy 4. 33 razy 4, nie chcę mi się już pamięci. 132, ok. I dzielimy przez 121. Dobra, 132, ok. Czyli u góry mamy minus 88 przez 121, to w zasadzie się skraca przez 11, tak? Czyli mamy minus 8,
jedenastych i to jest ten współczynnik A. No to teraz muszę napisać wzór tej stycznej, czyli no co, podkładam do wzoru, tak? Czyli Y to się równa minus 8 jedenastych X minus minus 3, tak? Czyli tutaj będzie plus 3. Tak, wszystko się zgadza. No i teraz jeszcze plus funkcja od tego x0, tak? No a to jest po prostu y, tak? Jak wrzuciliśmy x-a, to jest y, czyli w zasadzie już go mamy i to jest 3, czyli to będzie plus 3. No czyli ta nasza funkcja wygląda w ten sposób. Minus 8 jedenastych x odjąć 8 razy 3, czyli będzie 24 jedenaste plus 3. Dobra, czyli tutaj mamy tak, minus 8 jedenastych x, no i te minus 21 jedenastych, to tutaj może na boczku zmienię, o, na całości, czyli mamy minus 2 całe i 2 jedenaste. Jak dodamy trójeczkę, to mamy plus 9 jedenastych. I taka powinna być odpowiedź, tak? Daj znać, czy to zadanie sprawiło Ci trudność. Mam nadzieję, że nie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.